Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Piątek, godzina 22, jak zwykle frivolnie nakręceni. Przed mikrofonami dzisiaj Kamila Kruk i Marcin Kruk. A za chwilę dołączy do nas jeszcze gość. Gość, albo nawet taki gospodarz trochę, Kuba Drzewiecki, który razem z nami współtworzy ten program. No właśnie, dzisiaj program o pośpiechu, o tym, że ciągle gdzieś biegniemy, mamy kolejne zadania. Dla mnie idealny temat, bo może zrobimy jakiś coaching na antenie czy coś takiego, bo ostatnio bardzo dużo pośpiechu w moim życiu i fajnie by było, gdyby to jednak troszkę dało się okroić, bo wcale się z tym dobrze nie czuję, szczerze mówiąc. Dużo osób mówi o tym, że brakuje im czasu, że czują się w biegu, że ciągle gdzieś się śpieszą, a jak znamy z powiedzenia, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Tak jest. W związku z tym próbujemy dzisiaj rozłożyć to trochę na czynniki pierwsze i zastanowić się, skąd tak naprawdę bierze się ten pośpiech i czy jest nam rzeczywiście aż tak potrzebny. A może nawet skąd biegniemy, po co tak biegniemy i dokąd dobiegniemy. I jaki jeszcze stresik nam ten bieg dorzuca tutaj. To może zaczniemy. Dużo osób mówi o tym braku czasu, o takim zabieganiu. Trochę to już zaczyna wyglądać jak taka moda wręcz. A wydaje mi się, że to jest moda. Pytanie, czy to jest moda narzucona, czy to jest moda wybrana, czy taka, którą po prostu narzuca nam, można powiedzieć, świat w pewien sposób, który bardzo pędzi i informacyjnie i komunikacyjnie i w każdy inny sposób, mam wrażenie. No dobra, to chyba nie świat pędzi, tylko my w tym świecie pędzimy. Tak, zgadzam się, to my pędzimy, aczkolwiek podczas TEDxa JAW miałem przyjemność przygotowywać do przemówienia Elwirę Kusz swojego czasu, która doskonale mówiła o takiej stopklatce w tej gonitwie życia. W ogóle to przemówienie bardzo, bardzo gorąco polecam, bo tak młoda osoba, a w bardzo ciekawy sposób dostrzegła to, że ludzie pędzą tak naprawdę nie wiadomo dokąd, gubią trochę swoje życie, taką uważność codzienną w tym wszystkim. No i to jest ciekawe to, co ona proponuje, żeby czasami usiąść, popatrzeć na innych ludzi, jak pędzą i trochę się od tego zdystansować. No tak, można to chyba obejrzeć na YouTubie, jeśli się nie mylę. Dokładnie. No i to jest jeden z elementów, który chyba przykłada się do tego naszego pędzenia, że nie jesteśmy tu i teraz. Jadąc autobusem, czy w jakiejś komunikacji publicznej, widzimy ludzi, którzy mają nos wlepiony w swoje telefony i w sumie siedzą na siedzeniach, czy stoją, ale pędzą wszystkimi swoimi myślami, śledząc to, co się dzieje w sieci na przykład, tak? Czy na mediach społecznościowych. I mam wrażenie, że do tego pędu takiego codziennego i do zadań dokłada się jeszcze właśnie internet. Zdecydowanie muszę się z tobą zgodzić, dlatego że fajnie jest czasami oderwać się tak naprawdę od wszystkimi zmysłami, od rzeczywistości i sobie chwilę odpocząć. Natomiast z drugiej strony, no też media społecznościowe nas wciągają bardzo mocno w to, co się w nich dzieje i no jakby nie było, trochę uzależniają. Ja bym to nawet nazwała takim pozornym odpoczynkiem, że z jednej strony uciekamy od tego pędu codziennego, a wrzucamy się w pęd internetowych informacji. Witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, Jakub Drzewiecki. Wpadłem trochę dzisiaj w biegu do studia, ale aczkolwiek dobrze się składa, bo mamy audycję w biegu o tym pędzie, który spotyka teraz większość ludzi, którzy żyją w biegu. No właśnie, skąd ten twój pęd? Mój pęd wynika z tego, że od kilku tygodni mam przyjemność być rzecznikiem Górnika Łęczna i tych obowiązków trochę więcej mam i tak cały czas kursuję między Lublinem a Łęczną. Właśnie, życie w biegu. Tu podsłuchałem końcówkę ostatniego wejścia a propos tych social mediów w autobusie przeglądanych i jadąc tutaj miałem jedno takie przemyślenie, co mi zresztą teraz bardzo pomaga w tym natłoku obowiązków. Fantastyczna rzecz, jak jedę samochodem, totalna cisza, wyłączam radio, odbiorniki, wyciszam telefony i to jest fantastyczny czas dla mnie i pomaga mi wrócić do rzeczywistości. To chyba też będzie takie nawiązanie do tego, co Marcin mówił o wystąpieniu Elwiry Kusz na TEDxie. Powiem wam, że to jest taka fantastyczna rzecz, te pół godziny dla siebie w ciągu dnia, które mi bardzo, bardzo pomaga, bo wtedy pomaga trochę spowolnić moją głowę, która rzeczywiście czasami pędzi szybciej od samochodu i już jest gdzieś w innym miejscu. Czyli takie docenienie chwili, moment dla siebie, coś takiego, o tym mówisz? Tak, i zdanie sobie z tego sprawy, że niekoniecznie jest aż tyle rzeczy do zrobienia i że te wszystkie rzeczy, które są do zrobienia, są spisane w kalendarzu i z pewnością dzięki temu o niczym nie zapomnę i ze wszystkim się wyrobię, jeżeli oczywiście dobrze to zaplanuję. I te pół godziny mogą poczekać, nawet jeżeli nie zostaną wykonane przez akurat te pół godziny i nawet jeśli będą zatruwały twoją głowę przez tą drogę, to
raczej to w niczym nie pomoże, a wręcz przeciwnie, może przeszkodzić, bo te pół godziny zapewne daje dużo takiego relaksu psychicznego. Z Lublina do Łęczna jest bodajże tam 25-30 minut spokojnej drogi samochodem, czasami nawet szybciej, jak jest mniejszy ruch. Ja jadąc tam, będąc na początku może trochę rano już taki podekscytowany i trochę też moja głowa się gotuje na ilość obowiązków, które trzeba i tu w Lublinie, i tam wykonać, to pół godziny jest takie całkiem relaksujące. Projekt się uspokaja totalnie, wchodzi potem z fajną energią do pracy i przede wszystkim wie, gdzie jest, po co jest, co ma robić i nie traci kontaktu z rzeczywistością. To jest bardzo cenna informacja i zauważyłem z perspektywy czasu, że bardzo to wpływa na moją produktywność. Czyli co, pierwszy lek na nadmiar obowiązków to wyciszenie. Po prostu znalezienie się tu i teraz, zapomnienie o wszystkich obowiązkach, czyli w sumie to, o czym mówiliśmy, czyli pewnego rodzaju stop klatka. I to ciekawe, bo to jest dokładnie odwrotnie niż robimy. Zazwyczaj, kiedy jesteśmy zabiegani, jeszcze bardziej staramy się robić zadania, które przed nami, obowiązki, a zamiast dać sobie chwilę właśnie takiego złapania oddechu. Więc wychodzi na to, wybijajcie się z nawyków i szukajcie dla siebie tej chwili, chociażby miało być to w samochodzie, pod prysznicem czy w autobusie, ale moment, kiedy przestaniecie myśleć o swoich obowiązkach. Kuba wspomniał o obowiązkach i o kursowaniu i mam takie wrażenie też, że wiele z tego pędu, który mamy na co dzień, jest to pęd, który sami sobie narzucamy. To znaczy, dodajemy sobie nowych obowiązków, uważamy, że powinniśmy coś zrobić. Często słyszę, że profesjonalne osoby się tak zachowują. Czy tak samo jak mówi się o tym, że dorzucamy dzieciom obowiązków, tak? Jakichś dodatkowych zajęć. Tak samo mam wrażenie, że ludzie dorzucają sobie, że powinienem chodzić i na język, i na jakąś, nie wiem, siłownię, i jeszcze dodatkowo powinienem, tak, chodzić, nie wiem, gdzieś tam się rozwijać na jakieś szkolenie i nagle się okazuje, że tego czasu rzeczywiście na te wszystkie powinienem brakuje. Macie takie obserwacje? Tak jest, że to powinienem narasta i tak naprawdę czasem się nie zastanawiamy, skąd te powinności wynikają, bo często może się okazać, że wynikają z tego, że a co powiedzą inni ludzie, jeżeli tego powinienem nie będę spełniał, a tak naprawdę to wcale nie mam na to ochoty i no to jest takie troszkę błędne koło, bo to jest jeszcze dodatkowe trochę zmuszanie się do wykonywania jakichś czynności, chociażby właśnie do, nie wiem, do nauki języka, tak? Mhm. Ja mam też takie wrażenie, że to wynika trochę, usłyszałam takie hasło od Pawła Fortuny, kultura instant, tak? Czyli, że my chcemy wszystko już teraz, natychmiast, tak jak zupa w proszku. Zalewamy i jest gotowa, tak? Nie trzeba jej przygotowywać. I tutaj ten nadmiar obowiązków, mam też wrażenie, że właśnie z tego wynika. Tak jak mówi się o tym, że ludzie przeceniają swoje możliwości w ciągu roku, a nie doceniają w ciągu 10 lat. I w moim odczuciu po prostu składają się te dwie rzeczy na to, że dodatkowo my odczuwamy ten pęd. Zamiast rozłożyć pewne rzeczy w czasie, bo w sumie jeśli założymy, że jednego języka uczymy się ile? 2 lata? Powiedzmy 2 lata, to nagle okazuje się, że w ciągu 10 lat jesteśmy w stanie nauczyć się 5 języków, tak? Przynajmniej gdyby to dobrze rozplanować. Gdyby to dobrze rozplanować, a ja często słyszę, że ktoś chodzi na 2 czy 3 języki naraz, gdzie myślę, że nie są mu one w tym momencie aż tak potrzebne do życia. Tutaj ciekawe jest, co powiedziałeś o tej kulturze instant. Coraz częściej chcemy więcej i chcemy przede wszystkim szybciej tego więcej. To jest bardzo duży według mnie problem, bo to też się sprowadza do szukania bardzo, bardzo łatwych wyjść i rozwiązań, które niekoniecznie są efektywne, a wpływają pozornych potem skrótów. Tak, pozornych. Nie ma skróconych dróg, jak to jeden raper rapował. Aczkolwiek czasami na przykład, no, też niektórym łatwiej się może nauczyć tych 3 języków, ucząc się ich jednocześnie, a aniżeli przez 6 lat, to może być ciekawe, tylko no tutaj rzeczywiście zwróciłem uwagę na te rozgraniczenie między to powinienem, a to co chcę. Dla mnie jeszcze jest temat skuteczności, bo czy tak naprawdę, jeżeli tak biegniemy i robimy wszystko w pośpiechu i często też słyszę coś takiego, to tak trochę parodiując, ale że ktoś wstaje i już myśli o tym, którą drogą będzie jechał do pracy. Potem jedzie do pracy, już myśli o tym, co w pracy. Jak jest w pracy, to myśli o tym, co w domu i jakie zakupy zrobi, tak? I co będzie gotować. Jak jedzie na zakupy, to już właśnie myśli o tym obiedzie. Czyli tak naprawdę nie jest w tej chwili swojego życia, tylko cały czas myślami wyprzedza. Ja nie wiem, dlaczego powiedziałaś parodiując, bo ja tak często mam. Zwłaszcza przy takich bardziej zajętych dniach.
No, takie mi się wydało to wyolbrzymione. Ale tu wiesz, w takich sytuacjach to siłą rzeczy, jak człowiekowi na czymś zależy, szczególnie na pracy, którą wykonuje, to rano wstaje i od razu myśli, co dzisiaj zrobi, tak? Co, gdzie zaraz będzie, co ma przygotować, jakiego maila napisać i tak dalej. No ale zobacz, to tym bardziej nakręca poczucie pędu. Tak, nawet tak, nie to, oczywiście. Że musi on być, tak? Oczywiście. Rozmawialiśmy kiedyś o zarządzaniu czasem w ogóle, jaką fantastyczną rzeczą jest rozpisanie sobie tych rzeczy do zrobienia, zadań. Wtedy nagle się okazuje, no dobra, jest 10 punktów do odfajkowania i nagle oczy zobaczą, jest potwierdzenie odbioru, e-maila z głowy, że doszło, tak? Aha, okej, okay, no to co, ja się tak gotuję w tej głowie. No właśnie, to chyba jest więcej tego naszego gotowania się niż samego tego zabiegania, braku czasu i ilości. Zwłaszcza jak mamy dużo na głowie i wydaje nam się właśnie, że jest tyle tych obowiązków, że na pewno nie podołamy, to właśnie dobrze sobie porozpisywać. Robimy dzisiaj program w pośpiechu i o pośpiechu. Ja bym jeszcze dodała do tego rozpisywania, o którym wspomniałeś, że to jest znowu rzecz, która przeciwna jest jakby naszej naturze. Bardzo często jak ja się spotykam z ludźmi, którzy mówią, że w tej chwili mają tyle na głowie, że oni nie są w stanie usiąść, a ja im mówię, słuchaj, najlepszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić, jest właśnie usiąść, dać sobie godzinę, dwie na rozpisanie wszystkiego, co w tej twojej głowie siedzi, to pierwsza ich odpowiedź, myśl, czasem reakcja tylko na twarzy, to mniej więcej jest w stylu zwariowałaś, tak? A potem dopiero po rozpisaniu, i to mówię też ze swojego doświadczenia, okazuje się, że to rzeczywiście danie sobie tych 2 godzin było najlepszą rzeczą. Czemu? Bo między innymi możemy na przykład poprosić kogoś znajomego albo kogoś z rodziny, brata, żeby nam w czymś pomógł, żeby... Albo brata. Coś za nas zrobił. Czy wy coś insynuujecie? W związku z tym myślę, że właśnie to jest też warte podkreślenia, tak? Znowu, że tutaj trzeba zadziałać przeciwko temu naturalnemu mechanizmowi, który w nas się pojawia. No jak gdzieś czytałem, nie pamiętam tylko w której to było książce, ale z tego co kojarzę, to nawet było to podparte jakimiś badaniami naukowymi, że rozplanowanie sobie zadań do wykonania skraca czas ich realizacji o około 40%. Była mniej więcej tego typu zależność, więc faktycznie to planowanie i rozpisanie sobie wszystkiego może się wydawać nawet metodą na wszystkie bolączki największe, jeśli chodzi o brak czasu. No i też zapobiega temu poczuciu takiego chaosu, jakie czasem myślę, że mamy, kiedy właśnie tak pędzimy milion rzeczy na głowie, bo pozwala uporządkować priorytety albo na nowo je na przykład wyznaczyć? O, priorytety, to jest bardzo dobry temat. Priorytety, właśnie... brak czasu, brak priorytetów. Jak to powiedział, napisał kiedyś Tim Ferriss. Jeśli brak ci czasu, to znaczy, że nie masz jasno sprecyzowanych priorytetów. Z czym to ci się wiąże, Kuba? Z tym, że wydaje mi się, że mam trochę czasu. I mam trochę priorytetów. No z pewnością, jeżeli chodzi o ten pęd i priorytety, no to nawet ostatnio miałem taką rozmowę, ktoś się mnie zapytał, jak ja to wszystko sobie łączę teraz. Po tym wszystko, jak tam ogarniam. No popatrzyłem się wyłamnym wzrokiem, no że no, czasami trzeba z czegoś zrezygnować albo coś komuś oddelegować. Człowiek nie jest machiną, robokopem. Wiadomo, że na początku najgorsze są okresy przejściowe w tym wszystkim, kiedy trzeba się na nowo zaadoptować do rzeczywistości i odnaleźć w nowej sytuacji, zoptymalizować pewne procesy, żeby zajmowały mniej czasu, a były równie efektywne. To trochę etapa na początku. Ja jestem w tym etapie przejściowym, także spotykam się z tym pojęciem czasami chaosu, o którym mówiła Kamila. Fajną rzeczą jest, którą bardzo polecam, rozpoczęcie dnia od tej godziny dla siebie, czy nie wiem, czy ćwiczeń fizycznych, czy jak ktoś tam preferuje jakieś medytacje, czy też skupienie się na zajęciu, które ma na celu rozwój siebie. Ja myślę, że czasami wystarczy spokoju, żeby usiąść, zjeść śniadanie, wypić kawę czy herbatę, ale dać sobie czas na to, a też nie robić już od rana tego w biegu. A nie, że wstaję, odpalam komputer, maile, już piszę wszystko tego, potem się okazuje, że zapominam zjeść śniadania, 10:00 muszę wchodzić, kurde, jeszcze prysznica nie wziąłem i już samemu się napędzamy i wpadamy w chaos. A nie myślicie, że to jest też czasem tak, że ludzie są w biegu i mówią, że mają tyle zadań, a z drugiej strony ja mam poczucie, że oni trwonią czas. Mam oczywiście, takie obserwacje. Oczywiście, że tak, bardzo. I to myślę, że każdy z nas ma jednak jakiś taki pożeracz czasu, który trochę go wciąga za bardzo i te nadmierne, nawet jeśli nie godziny, to minuty uciekają nie w to miejsce, w które mogłyby trafić. Marcinie, czy byś chciał się podzielić swoim pożeraczem czasu? Nie. Kim on jest? Kim on... Kim on jest? Jak ona ma na imię? Twitter, Facebook, YouTube? Nie. To nie o to chodzi, żebym się dzielił, ale myślę, że tutaj każdy powinien w swoją głowę bardziej zajrzeć i w swój plan dnia, plan zajęć i to, co robi. Może to być mała czynność, której poświęcamy mało uwagi,
teoretycznie, jak chociażby właśnie Facebook, YouTube, które o niby tam sobie tylko zerknę, ale nagle 10 czy 15 minut mija raz, drugi, trzeci i nagle się z tego robi 40 czy 50 minut dziennie. No, a ja w ciągu tego czasu można było napisać, na przykład napisać informację prasową i ją wysłać. A mam też wrażenie, że telewizja teraz właśnie zamieniła się na komputery i nawet niekoniecznie na internet, a bardziej w kontekście oglądania filmów w internecie, czy oglądania seriali, które tym bardziej, nawet ostatnio widziałam taki komentarz, że ktoś wrzucił, o, nowa seria czegoś się zaczyna, to będzie cały weekend oglądania, tak? O. Czyli po prostu jak ludzie siadają, no to rozumiem, że oglądają tak jeden za drugim, drugi za trzecim i tak dalej. No bo można, nie trzeba czekać, to kultura instant, mamy to na już, tak? Dokładnie. I co, cały dzień obejrzę sobie 10 odcinków, mam sezon z głowy. Co z tego, że potem muszę czekać cały rok? No. Okej, to co tu możemy podrzucić? Warto siebie zaobserwować. Można też na przykład w ciągu dnia jednego czy dwóch pospisywać sobie, ile czasu na co poświęcamy. I dzięki temu zobaczyć, gdzie te nasze dziury, gdzie te pożeracze czasu, gdzie ten takie czarne dziury wciągające naszą energię. Mówiliśmy o tym, że są te czarne dziury, takie pożeracze czasu w naszych kalendarzach, a no zdarza się przecież też tak, że właśnie, dostajemy nową pracę, jakieś nowe zadania, nowe obowiązki i nagle się okazuje, że rzeczywiście mamy za dużo tych obowiązków na te nasze 24 godziny. Macie jakieś sprawdzone takie techniki, co robicie, żeby się temu przyjrzeć? Przede wszystkim moim zdaniem... Szukamy stażystów. Na przykład, szukamy stażystów, to jest raz. Ale dwa, ja bym tutaj przede wszystkim powiedział o takim solidnym pilnowaniu swojego kalendarza, bo w momencie, kiedy mamy tyle zadań, że przestajemy je zapisywać, a naprawdę mamy ich dużo, no to wpędzamy się, jak to sama kiedyś Kamila powiedziałaś, w permanentny tryb awaryjny, w którym po prostu trudno funkcjonować, bo wykonujemy tylko te zadania, o których akurat sobie przypomnimy. I no to może się skończyć po prostu niewykonaniem jakiegoś ważnego zadania. Tego byśmy chcieli uniknąć. Zgadzam się w 100% z tym, co Marcin powiedział. Natomiast wiecie co? Moje testowanie różnych rozwiązań, między innymi też życia w trybie awaryjnym, doprowadziło do tego, że tryb awaryjny może być też fajny. Tylko trzeba sobie wtedy jakby uświadomić jedną rzecz, że ja w nim jestem. Tak? I tak naprawdę to, co robię, to głównie reaguję i znam takie osoby, które w ten sposób funkcjonują. Właśnie często są to osoby, które pełnią różnego rodzaju stanowiska. Obowiązki tak naprawdę mają narzucane w pewien sposób z zewnątrz, związane z ich zadaniami wykonywanymi, jest to powiązane z innymi ludźmi. I tutaj ważna rzecz, żeby właśnie nie mieć wyrzutów sumienia, że się czegoś nie zrobiło, tylko mieć świadomość, że robię maksymalnie dużo, a w pierwszej kolejności, no właśnie, reagujemy na to, co przychodzi. Tutaj dobrze, że wspomniałaś o tym temacie właśnie wyrzutów sumienia, bo ja przynajmniej miałem coś takiego, że właśnie jak nie wykonywałem jakichś zadań, a i tak miałem natłok obowiązków, to miałem coś takiego kiedyś, że o, nie zrobiłem tego czy tamtego i źle się z tym czułem, że a, powinienem i w ogóle siedziałem po nocach i tak dalej. I to znowu osłabiało moją produktywność zamiast ją wzmacniać, ale na szczęście udało mi się wypracować ten wzorzec, że okej, robię tyle co mogę, muszę mieć czas na odpoczynek jakiś i po prostu się tego trzymam. Jeżeli robię naprawdę, działam na 100% moich możliwości, no to nie mogę przez dłuższy okres czasu pracować na 150 czy 200, bo moja produktywność będzie maleć, tylko mam czas, kiedy wiem, że robię na 100%, mam czas, kiedy odpoczywam. Wydaje mi się, że tutaj trochę wracamy do tego tematu, tym co powiedziałeś, priorytetów, że trzeba wiedzieć, co ja w pierwszej kolejności robię w tym czasie. Chcesz powiedzieć, co ja mam robić, tak? No tak. I też w kontekście tego, że nie wszystko właśnie musi być to instant, czyli są rzeczy, z którymi może nie są, możemy poczekać, może nie są odpowiednie na ten dany moment, na tą daną chwilę. Żeby może nie dorzucać sobie do tego naszego całego woreczka z zadaniami. Gorzej, jak inni nam dorzucają. No właśnie, ale to jest jeszcze kwestia, pytanie, ile rzeczy robimy tak naprawdę nie swoich. Znaczy w przypadku na przykład stanowisk mówiłaś o tym, czasami pewne rzeczy są narzucone z zewnątrz, a ludzie instant wymagają efektów instant. Wiadomo, nie można czemuś takiemu ulegać, bo też dajmy sobie trochę czasu na efekty i tego języka no nie musimy się nauczyć w 3 miesiące. Wiadomo, że jest taka moda teraz, on nauczy się języka w 3 miesiące na przykład. No. No ale wiesz co z tym dorzucaniem zadań? No czasami jest tak, że ktoś cię prosi o coś, żebyś zrobił, albo mówi, no to fajnie by było, jakbyś był na tym zebraniu. Powiedzmy, tak? I mam wrażenie, że to są takie rzeczy, które czasami sami siebie w nie wmanipulowujemy.
że powinniśmy z jakiegoś powodu, albo że jest to naszym obowiązkiem, chociaż de facto nie ma to żadnego wpływu na naszą skuteczność. Albo ktoś nam kiedyś pomógł w małej sprawie, a teraz chce od nas czegoś dużego i w imię... głupio mu odmówić. Tak, i głupio mu odmówić, a no niestety, ale czasami bywa tak, że właśnie, nie wiem, przyjaciel, dziewczyna, nie wiem, mama, ktoś prosi nas właśnie o jakąś pomoc i totalnie jest nam to nie po drodze z naszym planem dnia i mimo, że moglibyśmy wymyślić inny sposób rozwiązania, to zgadzamy się, bo tak wypada. Tu jeszcze można dołożyć tych ludzi, którzy sami wychodzą z inicjatywą, że coś pomogą, zrobią, chociaż już i tak są zawaleni zadaniami. To już jest masochizm. Ale się zdarza, tak? Bo czasami chcesz komuś pomóc, a zapominasz w tym momencie, że no tutaj jesteś jeszcze ty, tak? W tym miejscu. Frywolnie nakręceni, Kamila Kruk, Kuba Drzewiecki i Marcin Kruk dzisiaj w studiu. Mówimy o temacie pośpiechu i tak jeszcze przypomniała mi się jedna sytuacja, kiedy... W sumie już chyba nawet dwie osoby mi o tym mówiły, że tak dużo informacji dostają o ciekawych wydarzeniach kulturalnych, właśnie jakichś rozwojowych, też naukowych i mają takie poczucie, że chciałyby być na wszystkim. A jest tego tak dużo, że jakby chcieć chodzić na wszystko, to okazuje się, że mamy zajęte właściwie wszystkie popołudnia, każdy albo co drugi weekend i nagle z takiego w miarę, nazwijmy to, uporządkowanego życia, w którym te obowiązki są wystarczające jakby na ten nasz czas, okazuje się, że ludzie właśnie wpadają w taki pęd, bo się boją, że ich coś ominie. Spotkaliście się z tym w ogóle? No, ja mam wrażenie, że tutaj wracamy trochę do tematu, który już był chyba dwukrotnie poruszany, czyli znowu priorytety, bo tak jakby jeżeli wybieram wydarzenia, na których chcę być, wiem, że nie dam rady na wszystkich, no to coś muszę wpasować w moje aktualne potrzeby. Nie wiem, czy to są potrzeby zawodowe, czy nie wiem, czy jak jest fajny koncert, czy czymś się interesuje, chcę zgłębić jakiś temat, tak jak ja na przykład teraz chcę się wybrać na stand-up jeden czy drugi, bo gdzieś zainteresowała mnie ta dziedzina twórczości, więc... Tak jakby, no trzeba też określać swoje priorytety, nawet w kontekście wydarzeń, na których chce się pojawiać. Na pewno warto pamiętać o tym przy określaniu priorytetów, że naprawdę w życiu mało jest sytuacji, czy rzeczy, czy tego, co nas spotyka, które rozgrywają się w kwestii życia lub śmierci. Także jeżeli coś nas ominie, jakieś spotkanie, to nie będzie to z jednej strony nic ważnego, nic się nie stanie. To tak mi kiedyś właśnie Kasia Skoczek z fundacji Slow Life, zajmującej się właśnie ludźmi, zajmującej się przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Właśnie kiedy z nią rozmawiałem na temat mojego natłoku obowiązków i zapytała się, słuchaj, a jeżeli coś z tych spraw zawalisz, to co się stanie? To świat się zawali, skończy się, co będzie? Mówię, no nie, no będzie to miało mniejsze lub większe konsekwencje, ale no życie toczy się dalej i też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że czasami wydaje nam się, że te konsekwencje mogą być straszne, a nawet o nich nie pomyślimy, jakie one faktycznie będą. Dla mnie to też łączy się właśnie z kwestią tego, że zdejmuje z nas to ten stres cały, bo my się tak naprawdę stresujemy tym, że chcemy się ze wszystkim wyrobić, no bo właśnie świat się zawali, jeśli danej rzeczy nie zrobimy. Zwłaszcza jeśli jesteśmy w tym trybie takim reaktywnym. Warto sobie to uświadomić, że nie zawali się świat, ale warto mieć też świadomość, jakie będą skutki, bo to też może wpływać na to, co będzie naszym priorytetem. No i chyba najgorszą rzeczą właśnie, którą robi nam ten pośpiech, w który tak naprawdę sami siebie w pewien sposób wkręcamy i wrzucamy, to jest chyba... To zestresowanie się, to jest takie bycie nabuzowanym i ono może niektórym ludziom pomagać, ale też powoduje duże szkody w naszym organizmie. Z pewnością powoduje szkody, bo jeżeli człowiek chodzi, tak jak Marcin powiedział, na 150% na takich obrotach podwyższonych przez dłuższy okres czasu, no to siłą rzeczy musi przyjść zniżka formy i trzeba będzie odpocząć. Także takie okresy są, ogólnie wszystko jak chodzi przez dłuższy czas na więcej niż może, no to potem przychodzi obniżka formy, mówiąc takim językiem sportowym. Albo po prostu problemy zdrowotne, bo to też czasem tak bywa i tutaj mam bardzo dużo przykładów na potwierdzenie, że po prostu ludzie, którzy przez długi czas na bardzo wysokich obrotach działają, no to niestety odbija się to bardzo, bardzo mocno na ich zdrowiu. Po prostu ich organizm daje znać, że hola, hola, stary, musisz trochę wyluzować, bo nie wyrabiam po prostu. Tak, niektórzy mają zdrowe podejście i po jakimś czasie się uspokajają, a niektórych uspokaja lekarz w szpitalu, na przykład.
Niestety skończyć się to może właśnie chociażby wypaleniem zawodowym, o którym Marcin wcześniej wspomniał. Dlatego może tak kończąc, to chyba wszyscy zgodnie... Nastraszymy was na koniec. Nastraszymy was trochę, ale też polecimy wam taki slow life, wrócenie uwagi na tą stop klatkę, zweryfikowanie swoich priorytetów. Zamienienie internet na książki. Zdecydowanie i doświadczanie naprawdę wolnych chwil w ciągu dnia. Nie zawsze trzeba słuchać tej muzyki. Rzadko nas uspokaja, a bardziej i po prostu wprawia w tryb jakiegoś uśpienia. Dlatego życzymy wam miłego weekendu. Cześć! Trzymajcie się, dobrej nocy.